pierwsza taka historia dotyczy chłopca, który, wiecie ile ukradł? 5 zł. I uderzył dziewczynę. Potrzebował 5 zł na róże dla swojej dziewczyny. W związku z tym przechodzącego młodszego kolegę popchnął, zabrał mu 5 zł i trafił za to do aresztu. To za to przestępstwo dzieciak, który skończył 15 lat, może trafić do aresztu i może odpowiadać przed sądem karnym. A jeżeli dziecko mieszka z rodzicami, a na przykład jakąś pracę wykonuje w okresie wakacji, bo dzieci od 15 roku życia przecież mogą już wykonywać pewną pracę, mogą, moje córki były trenerkami na przykład, to jeżeli rodzina potrzebuje pomocy, to dziecko jest zobowiązane dzielić się nawet tymi swoimi zarobkami z rodzicami. Uważacie, że to słuszne? Tak. To jest bardzo ważna zasada. Jeżeli jest rodzina, to my sobie wzajemnie pomagamy. Ale są również przepisy, które na rodziców nakładają poważne obowiązki. Byliście kiedyś w sądzie? Nie. Byłaś, tak? Byłaś. Ja jestem sędzią karnym, ale są również sędziowie cywilni, którzy rozpatrują na przykład sprawy rozwodów. Jest również sąd rodzinny i tam są sędziowie, którzy zajmują się sprawami dzieci. Tak, tak. Tak, tak. Proszę cię bardzo. Proszę zapłacić. Pójść na takie warsztaty, gdzie mam. A ci jak a tobie? Jest to?